Siema, siema, hejo, stary, jak słyszycie, jestem przeziębiony, czyli trochę chory, przez to live'ów nie ma na razie, ale ja jadę na profesjonalny tuning Kayo 180, będziemy zakładali wydech Fatboya 4 od Raptora, będzie kozak po prostu, czy straci moc, czy zyska moc, wszystko się okaże. Czy go oszpecimy, czy będzie ładniejszy? Może z profesjonalnego tuningu wyjdzie nam po prostu hamowa jakaś. Zobaczymy, wszystko się okaże w trakcie. Jadę do Michała, do Lamanety. Na pewno ci, co oglądają odcinki, no to znają Michała. A ja zasmarkany lecę. Taka piękna pogoda do latania na kole, a ja jak zwykle chory. Zawsze tak jest, zawsze. Jak przyjdzie pierwszy upał, to ja zawsze jestem chory. Siema, Michał. Siemaneczko, kolego. Pracy dzisiaj. Trzeba pracować, nie? Trzeba pracować. O, to mam pad. Wydecho, Fatboya, czwórka. O, i tak to, jak mówiłeś. Elegancko, to się odkręci. I mam to, patrz. To mi niepotrzebne, wiesz? Nie? Tu zrobimy taką tą. To szlifujemy na równo, bo to jest stalowe, nie? Tak. Taką wstawimy tutaj wstawkę na średnicę tamtej rury. O. I mamy pozamiatane, nie musimy żadnych lejków, nic robić. To co, Michał, profesjonalny robimy? Przeszczep czy hamówę? Elegancko, nie? No ja. Elegancko, profesjonal. A jakich narzędzi użyjesz? Kierki, spawarki, dwunastki. Ostro będzie. Tak, nie, tak już. Nie ma jakiejś tam tragedii, ale generalnie nie jest też ekstra, nie? Obroty zmniejszyliśmy i zaraz biegi lepiej wchodzą, wiesz? A jak myślisz, jaki efekt będzie wymiany tego wydechu? Wiesz co, tu głośniej będzie na pewno, ale będzie, myślę, że będzie tak, nie będzie jakiś tam strasznie ryczał, nie? Będzie, bo tu mocniejszy jest, będzie? Trochę może dostać mocy, bo rurka jest cienka ogółem, nie? Ta jest cienka. A nie zławi się? Patrz, zobacz. Luźny wydech, Tomek, coś ty narobił. Luźno lata w tym, nie? Widzisz? Trzeba... Patrz. A powiedz, a stuningować go można w ogóle jakoś? To może, jakby większy gaźnik założył, nie? Zobacz, co tu jest grane, panie kolego, ty zobacz. Dlatego jest mała, słaba reakcja na manetkę, Tomek mówi. Majster tutaj co? Majster dba maszynę. Tomek, rozbieramy ci drobny mak tego składa. Sama rama wróci. Sama rama i fotel będzie babciny założony. No. Jak maska od Citroena. Możemy go przerobić na bardziej nawet teraz. Papieru jest cieniutka, nie? No to dobrze. To nam niepotrzebne. To tutaj... A Kuba to tak cię lubi i Tomek, no. Kuzio, jestem taki, wiesz, ja to lubię się pośmiać, ja nie lubię... Ja nie Lamaneta, gdzie jest nasza lalameta? Nie ma lalamety, to nie ma jazdy. Ja nie lubię się spinać, wiesz? Tak. Ja jak jadę, to jadę się pośmiać, lubię pożartować. A ja myślałem, że dubeltowy wydech zrobisz. No. A to byś musiał mieć dwa silniki, dwa wydechy, no dwa silniki. Nie mam. Następnym razem zrobimy. O właśnie, do ramy. Tak byśmy zrobili. Wiesz, tak. Chyba tu na tą śrubę tak, damy. Tak, na tą. Mhm. Dłuższą śrubę. To się obetnie. No chodź, chodź. Tak, tak. No chodź się przywitaj, no chodź. Jednak młotek. Bez młota nie robota! Czapka na zaraz. Jak armata wygląda. Działo plazmowe. Działo plazmowe. Uwaga. Uwaga. No Tomek, to ja czekam, aż ty tą górę podjedziesz na Kajosie, albo wszystkie na uzdowie, nie na tym, na górnej grupie. A to do czego jest? Do zgniatania różnych rzeczy, przydatna. Taką zmiarzysz, wiesz, bo ona jajowata była, nie? No. Ta rurka i tam nie musiał wejść z jednej strony. A jest okrągła teraz, czyli professional. Pełną gębą, a trochę to... Jak to się fachowo nazywa? Flansza? No teraz flansz dorabiamy, nie? Do wydechu, nie? Tak. Amerykańca do Chińczyka wkładamy, ty. Ty, oni prawie koło siebie mieszkają, nie? No.
Duncan Racing. Fatboy 4. W Kajosie montujemy. Zobacz, idealnie. No, idealka. Objechane. Ja też tak zrobić. Tak majstrujesz tym silnikiem jak kasiarz. No, kasiarz co kasy robi. No. Lecimy, grubsza nie? Afera. Będzie szło czy nie? Mam nadzieję. Elegancko. To się wystraszyłem. Tak? No. No. Wycięte kółeczko, nie? No. A weź to teraz szlifuj na szlifierce tyle, nie? No. Że to wiesz, że czas skracają narzędzia pracy, nie? To musimy tu wspawać w tym środku, nie? O, to wspawamy tutaj tak, nie? I to będzie taka redukcja, żeby nam pasowało na tamtą rurkę, nie? Tak jest. Spawamy teraz tego. Tego. Przyłapiemy. Ta się obszlifuje, tego nie będzie tu widać. No, Michał to nie tylko kumpel od jazdy, ma też warsztat samochodowy, motocyklowy, kładowy. Badzi też robisz, wszystko robisz, wszystko tak? Wszystko robię, co chodzi na benzynę i na ropę. Na gaz też może być w ewentualności. Tak, to ja wam tutaj w opisie wrzucam telefon, to jest Bydgoszcz. Śmiało wbijajcie. Teraz znajdziemy, wkręcimy, no bo mi będzie dobrze, nie? Czyli już skręcamy i... Skręcamy, zaraz będziemy pasować go tam do motoru, nie? Tak jest. No i próbę zrobimy, nie? No jak? No przecież na to wszyscy czekają, nie? No. Na ten dźwięk, nie? Na ten dźwięk. Duncana, Fatboy z 4. Wydech to musi być jak kogut, żeby tak wszystkich rano budził. Tak. Zobaczymy. Importer Kajo Polska się wystraszy, jak zobaczy ten filmik. Powie, co wy z moim sprzętem robicie? No nie wiem, przyprowadzi na przeróbki tu do pana Michała. Tak, wszystkie Kajo na przeróbki. Będzie elegancko. Tak w oczy rzucało, że spawamy. Nikt nie pozna. No. Bardzo dobra robota będzie. Ja tam się położę, to się go na bok nie wrócimy. Taka petarda z tego. Kuźwa teraz będzie go ściągało na jedną stronę, taki duży wydech ciężki. No i jeszcze wiesz, w lewo będzie ciągle skręcał, bo tu wiesz, odrzut będzie szedł. Ja. Wiesz? Ale armata. Przewrócił się nam. Piknął kozła! No. Tak leżałem. Nie mogę doczekać się efektu końcowego. Odpalenia. Zawsze z tymi wydechami tak, nie? No. To jest kurczę najgorsze w tym wszystkim, te plastiki, nie? A, tu... Działa. Daj mu trochę gazu. Fajnie, za głośno, nie? Jest idealnie, nie? Jest normalnie trafione, jest idealnie, nie? W dźwięk, nie? Basowy, nie? No,
pas jest, nie ma takiego, wiesz, sam pas jest, nie? Tak. Weź jeszcze przyrazuj. Zrobiliśmy. Elegancko to wyszło. Papa się cieszy, fajnie. Mimo to, że jestem chory, jestem bardzo zadowolony. Super. Kramik, nie? Tak. Dobra. No pięknie to chodzi, fajnie, ci powiem. Super. Ideolka, po prostu, normalnie. Mistrzostwo świata. Bardzo dobra robota. Michał obiecał i zrobił. Profesjonalna wymiana wydechów Kajo 180. Polecam się. No, poleca się, Michał. Na wymianę wydechów. Tak. Czy to motor, czy to płatek, jak ktoś ma, zamontuje. Nie ma problemu. Co chcecie? To nara. Siemanko. Siema. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.